Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewizowie, od wielu dni Donald Tusk ogłasza po mediach i wzywa wszystkich opozycjonistów w stosunku do PiSu do Wielkiego Marszu 4 czerwca. Manifestacji związanej z rocznicą wyborów okrągłostołowych w 1989 roku. Wyborów, przypomnijmy, w niczym nie przypominających demokracji, bo były to wybory kontraktowe. Gdzie dwie trzecie Sejmu było zagwarantowane dla sił komunistycznych lub związanych z komunistycznymi, czyli dla ZSL, czyli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego czy PZPR-u. Tym niemniej do tego nawiązuje Platforma i chce zmusić inne partie, ażeby jak gdyby, antypisowsko się zmobilizowały i pokazały tę właśnie jedność i święciły tę właśnie datę. Ale zamiast jednoczenia, mamy tutaj do czynienia z pogłębieniem podziału. Bo pamiętajmy, że dla psl czy dla lewicy, czy dla Hołowni przede wszystkim, takie zaproszenie to pocałunek śmierci, bo łatwo mogą zostać wchłonięte przez większą platformę i zlikwidowane jako odrębne byty polityczne. Dlatego protestują, dlatego krytykują Tuska, który mówi, że kto tylko demokratą jest, to musi na tym marszu. Się pojawić. Latują się też poprzez tworzenie nowych koalicji, tak zapowiedziana została koalicja PSL i Hołowni. Przy czym, jeśli mówimy o tej koalicji, to patrząc od oceny programowej, ona ma w sobie wiele sprzeczności. Bo czym jest Partia Hołowni, czym jest ta Polska 2050? No, z jednej strony e, oczywiście coś, co miało być świeżym oddechem na polskiej scenie politycznej, no, ale jaki to świeży oddech i jaki to antyestablishmentowy ruch, który łączy się z najbardziej establishmentową partią na polskiej scenie politycznej, jaką jest PSL. Ale ten ruch też ma sprzeczne pewne tezy z tym, co niesie program PSL-u. Bo chołownia jest za zielonym ładem, jest za Fit for 55, chołownia raczej by od, redukował produkcję zwierzęcą, żeby nie emitować, jak się mówi, tych gazów cieplarnianych. Hołownia jest nieprawda, za likwidacją czy, czy ograniczeniem spożycia mięsa, wszystkimi tymi różnymi szaleńczymi pomysłami, które idą do nas z Brukseli. A. PSL, jeśli odwołuje się wciąż do Elektoratu Wiejskiego, no to przecież musi mówić o zwiększeniu produkcji rolnej masła, mięsa, różnych przetworów, a zarazem no, blokować czy mówić, że blokuje te wszystkie kwestie związane z dociążaniem gospodarki poprzez opłaty emisyjne. Jak to wszystko pogodzić ze sobą? No dzisiaj, kiedy ludzie się nad tym nie zastanawiają, no to można mówić to hasłowo, ale kiedy przyjdzie twarda kampania wyborcza, twarde pytania, twarda konfrontacja, będzie to bardzo trudno. I ta koalicja musi zdobyć 8% głosów, ale przy mocnej konfrontacji może być tak, że nie zdobędzie, lub że będzie jej bardzo trudno zdobyć, a wtedy pojawia się, pojawi się nerwówka i, 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 i twierdzenie, że może popełniliśmy błąd, może to wszystko było jakimś jednak szaleństwem. Proszę zwrócić uwagę, jak wielkie to niesie ze sobą problemy na y, y, opozycji. Co oczywiście, z czego korzysta ta konfederacja, no bo skoro świeżym nie jest chołownia, to może oni nowi tam pojawiający się liderzy tę świeżość będą gwarantować. Wszystko przed nami. Mamy jeszcze ze dwa miesiące do wakacji, i tej, ta intensywność walki, nie tylko między Pisem, a tak zwaną totalną opozycją, ale walki różnych ugrupowań opozycyjnych między sobą, będziemy mieć sporo. Taki to jest czas, a wakacje, sezon ogórkowy, a później już. Krótki czas do wyborów. Szczęść Boże!